Wiesz, że fakt, iż w Tańcu z Gwiazdami będzie, a właściwie już jest, para jednopłciowa, no to jest taki niezaprzeczalny moment, w którym nasze społeczeństwo tak troszeczkę się podzieliło, bo ja też często pytam o to i niektórzy mówią, że super, świetnie, będą oglądać, ciekawość, a inni, że nie wiedzą, czy Polska jest na to gotowa. I tak się zastanawiam. Polska jest na to gotowa, twoim zdaniem? Wiesz co, to odpowiem troszkę przewrotnie, bo na Polska też nie była gotowa na Prince'a. Okazało się, że jednak jest gotowa. Wydaje mi się, że ta niegotowość albo takie sceptyczne podejście do pary jednopłciowej w tańcu wynika po prostu z niewiedzy, jak to będzie wyglądało. No bo masz jednak dużo kroków, które są przypisane, nie wiem, ruchów bardziej kobiecych. Natomiast jakby w naszej parze jednopłciowej troszkę inaczej to wygląda, bo jakby jest taka teoria lead and follow. No i ja raz jestem tym prowadzącym, a raz będzie Michael, więc wydaje mi się, że to przy pierwszym odcinku będzie to bardzo widoczne i wydaje mi się, że wtedy ludzie zobaczą, powiedzą, o kurde, fajnie, chłopaki jednak super zatańczyli, a to o to chodziło. Więc wydaje mi się, że taka sceptyczność do tego, jak to będzie, kto będzie przysłowiową babą, w tym tańcu po prostu wynika z niewiedzy, jak to może zostać pokazane. A właśnie, no to kto będzie przysłowiową kobietą? Czy to tak nie działa? Wiesz, to tak nie działa, no jakby ja jestem mężczyzną, Majka jest mężczyzną i nie planujemy zmieniać płci, więc jakby, wiesz co, no pewnie to musicie zobaczyć, no to jest jakby tego, może Michael ci powie więcej, jak technicznie to pewnie będzie rozwiązane, natomiast na ten moment po prostu no tak jak mówię, to jest krok lead and follow, czyli jeden albo pokazuje ten krok, a drugi go followuje i to jest po prostu będzie na zmianę i wymiennie. A jak jest z podnoszeniami? Z podnoszeniami będzie tak, że jednak jest to, wiesz, to trzeba zobaczyć, kto jest silniejszy. No Michael jest troszkę niższy i drobniejszy ode mnie, więc wiadomo, że no będzie, byłoby mu ciężko podnieść mnie, więc jakby no siłą rzeczy i po prostu prawami fizyki ja będę musiał to robić i tyle. Z jakimi opiniami się spotykasz? A propos tańca? Tak, a propos udziału swojego w tańcu. Wiesz co, większość jest pozytywnych, takie, że w ogóle super, że właśnie para jednopłciowa, więc fajnie, że jakby przełamujemy te lody. Część osób jest sceptycznych, tak jak ci powiedziałem wcześniej, to jest chyba kwestia tego, że jakby nie wiedzę, jak to wygląda i w momencie, kiedy staram się jakby wyjaśniać, na czym to będzie polegało, no to wszyscy są tacy, a okej, fajnie, no to nie możemy się doczekać, jak to będzie wyglądało w pierwszym odcinku. I wydaje mi się, że to no wiadomo, że się zdarzą różne komentarze i te negatywne, natomiast no tak jak mówię, no większość jest raczej pozytywna i ciekawa, jak my to rozwiążemy. A gwiazdy na przykład piszą do ciebie? Wiesz co piszą? No spotkałem Natalię Siwiec, która mówiła, że w ogóle super, da mi parę tipów, co zrobić, żeby mniej stresu było, ale nie powiem. Co zrobić? Powiedz! Nie, to jest tajemnica. Nie wiem, Ada Fijał też, która pisała, że to jest w ogóle fantastyczna przygoda i żeby po prostu czerpać z tego. No jest parę osób, które jakby tańczyły, powiedziały, że no że to jest super przygoda i żeby się w ogóle absolutnie nie przejmować, nie stresować. Słuchaj, no to mamy nadzieję, że stresu nie będziesz miał po radach Natalii Siwiec. Trzymamy kciuki. Tak. Natalia, jak nie wyjdzie. My się musimy dowiedzieć, co to były za rady, słuchaj, wiesz. No to może Natalia wam powie.